Czym jest linia obciążenia? Cześć, witajcie! Po publikacji pierwszych moich filmów, gdzie zajmowałem się podstawami przy projektowaniu wzmacniaczy mocy i pokazałem jak samodzielnie wykonać i zaprojektować przedwzmacniacz gramofonowy, w komentarzach pojawiły się pytania dotyczące linii obciążenia. Są widzowie, którzy nie rozumieją znaczenia linii obciążenia. Ja sam też po raz pierwszy widząc linię obciążenia w książce pana Masewicza i tekst objaśniający projektowanie wzmacniacza, wyprowadzenie tej linii, byłem nieco zmieszany, ponieważ nie za bardzo wiedziałem Skąd ta linia obciążenia się tam wzięła i jakie wartości należało użyć, żeby prawidłowo ją narysować? Podobnie dzisiaj wielu techników elektroniki raczej pozostają w niewiedzy w prawdziwym znaczeniu linii obciążenia, ponieważ w szkołach technicznych raczej nie wykłada się sposobu projektowania wzmacniaczy mocy, czy też korzystania z charakterystyk tranzystorów. Ten film, który możesz zamiar obejrzeć, jest tłumaczeniem angielskiego tekstu pana Normana Kroharsta, w którym wyjaśniał znaczenie charakterystyk dynamicznych triod i pentod. Zrobił to tak dobrze, że postanowiłem przetłumaczyć na język polski i opracować ten tekst w postaci filmu, mając do dyspozycji tak dobre źródło, grzechem byłoby z niego nie korzystać, żeby podzielić się z polskimi widzami. Zapoznajmy się więc z treścią jednego z artykułów. Pierwszą rzeczą, którą należy zrozumieć, są różne sposoby prezentacji charakterystyk lamp. Rozpatrując najpierw prostą triodę, istnieją trzy możliwości, które mogą się różnić: potencjał siatka katoda, potencjał anody względem katody i prąd anodowy. Charakterystyki lampy są zwykle przedstawiane na jeden z dwóch sposobów. Przyjmując stałe potencjały anody do katody, wykreśla się krzywe, pokazujące w jaki sposób prąd anody zmienia się wraz z napięciem siatki. Przy ustaleniu różnych wartości napięcia siatka katoda można wykreślić krzywę prądu anody w funkcji napięcia anody. W triodzie krzywe wytworzone obiema metodami są podobne. Co prawdopodobnie jest jedną z przyczyn zamieszania, które często wokół nich powstają. Prace z charakterystyką lampy możecie zobaczyć w filmie o przesłaniaczu gramofonowym, był to jeden z pierwszych filmów na moim kanale. Najlepszą metodą udowodnienia sobie różnicy między tymi dwoma rodzajami krzywych jest użycie jednego zestawu charakterystyk do wytworzenia drugiego zestawu charakterystyk. Tutaj krzywe z rysunku pierwszego są powtórzone. Ale odpowiednie punkty na dwóch zestawach krzywych są oznaczone odpowiednimi numerami. Ja Wam to zaznaczę kolorem, żebyście szybko spostrzegli, o co chodzi. Na rysunku drugim A określone napięcie siatkowe jest reprezentowane przez pionową linię, na rysunku 2B jest reprezentowane przez krzywą. Tak więc wszystkie punkty o numerach 1, 2, 3 mają napięcie siatki 0 na obu wykresach. Wszystkie punkty o numerach 8, 9, 10, 11, 12 mają napięcie siatkowe minus 2 V. Na rysunku 2B napięcie na anodzie jest reprezentowane przez linię pionową. Na rysunku 2a jest reprezentowane przez krzywą. Zatem wszystkie punkty o numerach 7, 11, 15, 18, 20 mają napięcie anodowe 200 V na obu wykresach. Możesz teraz samodzielnie prześledzić zgodność innych punktów na obu wykresach. Krzywe prądu anodowego do napięcia siatki nie są zbyt pomocne w pokazywaniu charakterystyk lampy podczas pracy z obciążeniem anody, ponieważ każda charakterystyka reprezentuje zmianę prądu anody przy stałym napięciu anody gdy zmienia się napięcie siatki. Jeśli lampa pracuje bez rezystancji w obwodzie anodowym, tak, że waha się tylko prąd, a nie napięcie anody, krzywe te mogą być bardzo przydatne. Przebieg prądu anodowego dla sinusoidalnego napięcia siatki sterującej można wykreślić za pomocą jednej z tych krzywych metodą zilustrowaną na rysunku trzecim. Fala sinusoidalna jest rysowana na krawędzi pod jedną z krzywych, a linie wykresu są przedłużane, aby zapewnić punkty odniesienia dla napięcia wejściowego fali sinusoidalnej. Dla jasności pokazano tylko kilka punktów. Aby uzyskać ładną, dokładną krzywą należy użyć większej liczby punktów, wtedy mamy większą wierność transferu. Po prawej stronie diagramu pokazane są odpowiednie punkty odniesienia i te same punkty linii wzdłuż krzywych są identyfikowane. W ten sam sposób, gdyby charakterystyka napięcia anody była linią prostą, jak przedstawiono to linią przerywaną, fala sinusoidalna byłaby powtórzona ze względu na proporcjonalne odstępy. Jednakże ze względu na krzywiznę charakterystyki lampy, zmiany prądu anody są zniekształcone z sinusoidalnego do takiego jak pokazano, porównując ciągłą krzywą prądu anody z krzywą kropkowaną. Linia obciążenia. Teraz zapoznajmy się z linią obciążenia. Praktyczny obwód wzmacniacza w najprostszej postaci pokazano na rysunku czwartym. Dodanie rezystora sprzęgającego anody oznacza, że gdy zmienia się napięcie siatki, zmienia się również napięcie anody, jak i prąd anodowy. Dzieje się tak, gdy linia obciążenia jest używana do wykreślenia dokładnego charakteru zmiany napięcia i prądu anody wraz z przyłożonym napięciem siatkowym. Na górnym końcu rezystora anodowego przekładane jest stałe napięcie zasilania B+. Jeśli przez lampę nie przepływa żaden prąd, to i przez rezystor nie będzie przepływał prąd, co odpowiada zerowemu prądowi anody, jak wyjaśniono w odniesieniu do rysunku czwartego. Gdy nie płynie żaden prąd, napięcie anody jest równe napięciu zasilania, bo nie występuje spadek na rezystorze. Gdy napięcie anody jest na poziomie 0, całe napięcie B+, jest tracone na rezystorze anodowym. Analiza rysunku siódmego pokazuje, że niższe wartości rezystancji są reprezentowane przez bardziej stromą nachylone linie, podczas gdy wyższe wartości rezystancji odpowiadają liniom bardziej poziomym. Ta zasada umożliwia nam wizualizację wpływu innych rodzajów obwodów na generowanie działającej linii obciążenia, w tym wpływu innych elementów. Obwodu. Rzeczywiste wartości można obliczyć całkiem prosto i narysować linię obciążenia, aby reprezentować konkretny rodzaj obwodu. Na rysunku ósmym przedstawiono praktyczne linie obciążenia dla sprzężenia rezystancyjno-pojemnościowego to przypadek A, i dla sprzężenia przez dławik lub transformator to przypadek B. W każdym przypadku linia AB reprezentuje spadek napięcia dla prądu stałego od B do anody w warunkach normalnego obciążenia statycznego, podczas gdy linia obciążenia CD przechodząca przez punkt B reprezentuje dynamiczną linię obciążenia, gdy do siatki podawany jest sygnał przemienny audio. W przypadku z rysunku 8A. Ze względu na dodatkowy rezystor, jest to RG z rysunku 9a sprzężony równolegle z rezystorem obciążającym anodę przez kondensator sprzęgający, rezystancja rzeczywista w obwodzie anodowym jest zmniejszona. Wartość wynikową można obliczyć za pomocą prostego wzoru na rezystancję równoległą. Stąd linia obciążenia AB określona przez wartość rezystora obciążenia R1 na rysunku 9A określa położenie pracy B zgodnie z polaryzacją siatki przyłożoną do lampy. Jeśli skale dla prądu i napięcia są takie same jak na rysunku 5, AB reprezentowałoby 22 kOhm. Gdy przykładany jest sygnał przemienny, Linia obciążenia CD, czyli rezystancja równa R1 i R2 z rysunku 9a i ta rezystancja jest równoległa, reprezentuje dynamiczne zachowanie lampy w miarę przykładania napięć sygnałowych. Nachylenie CD według skali wynosi 12 kΩ, co oznacza, że RG musi wynosić 27 kΩ. Punkty wzdłuż linii obciążenia CD można wykorzystać w sposób przedstawiony na rysunku szóstym do określenia stopnia zniekształcenia, a także do określenia efektywnego wzmocnienia lampy. Gdy zastosowane jest sprzężenie przez dławik lub transformator, rezystancja od B do anody jest mała, będąc jedynie rezystancją uzwojenia dławika lub uzwojenia pierwotnego transformatora, co jest reprezentowane przez sekcję AB na rysunku 8B. Pozycja B jest ponownie określana przez wartość statyczną obciążenia przyłożoną do siatki lampy. Jednak w tym przypadku efektywna impedancja Czyli rezystancja dla prądu przemiennego z rysunku 9B jest znacznie wyższa niż rezystancja dla prądu stałego uzwojenia dławika. W ten sposób linia obciążenia jest reprezentowana przez mniej stromą linię obciążenia, tak jak CD na rysunku 8B. Używając tej samej skali, AB reprezentuje rezystancję około 3,5 kOhm, podczas gdy oporność CD reprezentuje około 32 kOhm. Podobna konstrukcja dotyczy sprzężenia przez transformator połączony bezpośrednio jak na rysunku 9C. W przypadku sprzężenia transformatorowego rzeczywistą wartość rezystancji przyłożonej do uzwojenia wtórnego transformatora należy odnieść przez pomnożenie i przez kwadrat przekładni zwojowej, aby uzyskać rzeczywistą wartość impedancji, czyli rezystancji dla prądu przemiennego, reprezentowaną przez uzwojenie pierwotnym transformatora w obwodzie anodowym lampy. Rysunki 10 i 11 pokazują całą rodzinę charakterystyk typowych dla lamp triodowych i pentodowych. W każdym seria linii obciążenia została narysowana przez ten sam punkt pracy obciążenia statycznego. W przypadku triod na rysunku 10 rozmieszczenie punktów, w których krzywe napięcia siatki przecinają poszczególne linie obciążenia, linie bardziej poziome, reprezentujące wyższe wartości rezystancji, dają bardziej równomierne rozmieszczenie, co oznacza mniejsze zniekształcenia. Linie obciążenia zbliżające się do pionu i reprezentujące niższe wartości rezystancji obciążenia powodują nierównomierność odstępów, rozciąganie się w kierunku górnego końca i zniekształcenie drugiej harmonicznej, podobne do tego, jakie występuje na krzywej prądu anodowego pokazanego na rysunku trzecim. Dla pentot z rysunku 11 efekt zmiany rezystancji obciążenia jest odwrotny. Niska wartość rezystancji reprezentowana przez linię obciążenia, która przecina krzywe pionowo, powoduje małe zniekształcenia, podczas gdy wysoka wartość rezystancji, reprezentowana przez linię, która przecina krzywę prawie poziomo, powoduje wysoki stopień zniekształcenia. Dzieje się tak, ponieważ wszystkie krzywe napięcia siatkowego zbiegają się razem na lewo od kolana tych krzywych, a odstępy po prawej stronie się rozszerzają. Ten krótki artykuł wyjaśnił, czym jest linia obciążenia i jak lepiej dobierać punkt pracy czy też obciążenia anodowe dla triot, a jak dla pentot. Do linii obciążenia jeszcze wrócimy, ponieważ chcemy sprawdzić, co to jest optymalne obciążenie oraz jaki wpływ na linię obciążenia ma reaktancja pojemnościowa lub indukcyjna. Do zobaczenia w następnym odcinku.